Mogę jasno powiedzieć, że nie będzie ani koalicji z Platformą, ani koalicji z PiS-em. Będą współodpowiedzialni, współwinni tego, że korzystają z materiałów pochodzących z przestępstwa, a być może mieli jeszcze nawet i w tym w ogóle swój udział. Co jest przestępstwem. Myślę, że te osoby wcześniej czy później poniosą tego bardzo poważne karne konsekwencje. Przypominam, że Lech Kaczyński znikł, uczynił sobie lewar do robienia polityki i to było oczywiste. Brak lojalności, stanie się Judaszem, to jest największa podłość. I nie dziwię się, że w średniowieczu malowano Judasza na samym dole kręgów piekielnych Dantego. Na ostatniej prostej kampanii wyborczej, tuż przed samą ciszą wyborczą, TVP wypuściło nagrania mające skompromitować Mariana Banasia i całą Najwyższą Izbę Kontroli. Na nagraniach można usłyszeć, że Jakub Banaś miał być rzekomo koniem trojańskim całej Konfederacji, który miał kontrolować te partie od wewnątrz. Ile w tym prawdy? No cóż, zapytajmy jego samego. Jakub Banaś. Cieszę się, że ktoś myśli, że Marian Banaś ma taką siłę sprawczą, że ja mogę z kolei stać się koniem trojańskim. To jest oczywiście bzdura. Dla mnie PiS-PO to jest jedno zło. Nie będzie ani koalicji z PiS-em, ani koalicji z Tuskiem. I to jest chyba najważniejszy przekaz, który chciałbym dać. Druga sprawa. Wiecie na pewno z moich wcześniejszych wystąpień, że relacje moje z ojcem są dosyć specyficzne, więc to, co on sobie mówi, to jest jego sprawa. Tutaj przypominam, o czym też mówiłem, że o moim kandydowaniu z Konfederacji dowiedział się z mediów. Mieliśmy bardzo męską rozmowę przez telefon w ów dzień wieczorem. Także jeżeli coś on tam opowiada, coś mówi, ma jakieś swoje pomysły, interpretacje, to to jest wyłącznie jego sprawa. Podobnie jak to, co ja robię, to jest moją sprawą i chciałbym, żeby jasno tu padło, że moja działalność idzie na moje konto. Jestem już dużym chłopcem, a jego działalność idzie na jego konto, bo jest zupełnie inną osobą, jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli, ale też normalnym człowiekiem i nie mamy tutaj jakichś mocnych punktów wspólnych, jeżeli chodzi o działalność zawodową czy polityczną. Od mniej więcej już 2 lat praktycznie nie bywam w Najwyższej Izbie Kontroli, mimo że jeszcze formalnie jestem doradcą społecznym. Więc to jest chyba najważniejszy przekaz, ale podkreślam, że Marian Banaś nie jest twórcą Konfederacji ani jakąś szarą eminencją, a ja jestem skromnym, zwykłym kandydatem na posła z dwójki w Warszawie, a nie z jedynki, która gwarantuje wejście. Czyli jak w takim razie możemy rozumieć te nagrania, że to nie wiem, były jakieś zwykłe koleżeńskie przechwałki twojego ojca, że ma aż taki duży wpływ na wszystko i jak można rozumieć to, że on tam mówił, przekaż szefowi, kim jest ten szef? Nie wiem, czy rozmawiałeś już może z ojcem na ten temat? Nie, ja nie rozmawiałem i nie zamierzam o tym rozmawiać. Zwróciłbym uwagę na zupełnie inną rzecz, bo to są kwestie takie, jakby towarzyskie trochę, ocenianie ala plotek czy jakichś rozmów prywatnych. Natomiast ja zwrócę uwagę na 3 rzeczy bardzo istotne. Po pierwsze powtarza się już to, co u ciebie dokładnie mówiłem. Mianowicie w dzień publikacji bardzo ważnego raportu, o 11 poznaliśmy wyniki kontroli NCBiR-u. Ten raport był prezentowany o godzinie 11 w Najwyższej Izbie Kontroli. Zwracam uwagę, że TVP Info nie puściło o tym żadnej informacji, bynajmniej też nie transmitowało, a tam w raporcie pokazano dokładnie, jak działa półmafijne państwo PiS. I tego PiS się obawiał, tego obawiały się służby, dlatego zdetonowały dzisiaj te taśmy. Druga sprawa właśnie a propos służb. No kto te taśmy nagrał? No, tak jak mówił prezes Najwyższej Izby Kontroli niedawno w jednym z wywiadów, w Izbie działała agentura, ludzie zaczęli współpracować ze służbami specjalnymi, które znowu nie zajmują się bynajmniej ściganiem przestępców, ani ściganiem jakiejś działalności obcych wywiadów, tylko likwidacją opozycji politycznej albo likwidacją niezależności Najwyższej Izby Kontroli. Po trzecie, musiały to zrobić z bardzo bliskiego otoczenia prezesa, więc tutaj mamy kwestię nagrywania prezesa Najwyższej Izby Kontroli, co jest przestępstwem. Myślę, że te osoby wcześniej czy później poniosą tego bardzo poważne karne konsekwencje. Wypuszczono to akurat teraz, na samym końcu kampanii wyborczej, tuż przed ciszą wyborczą. No to jest gra polityczna, jakby nie było, ale nie uważasz, że to nagranie faktycznie może wpłynąć na postrzeganie raportów NIK-owskich, że wyborcy Konfederacji chociażby mogą czuć się teraz oszukani w związku z tym, że wszystkie raporty NIK-owskie, w które wierzyli, że wreszcie jakaś instytucja zajmie się na poważnie
na poważnie przekrętami, machlojkami naszego rządu ich w przyszłości rozliczy. Teraz się okazuje, że to mogło być motywowane politycznie. Nie uważasz, że wyborcy mogą mieć do was o to żal? Nie, dlatego że tutaj trzeba twardo stąpać po ziemi. Trzeba rozróżnić między motywacjami a wynikami. Dla mnie liczą się najbardziej raporty, fakty. I ujawnienie tych faktów jest kluczem, a nie motywacja prezesa, dlaczego on to robi. Jeżeli on to robi dla własnej chwały, czci, dla własnego ego, czy też dla Polski, to jest jego sprawa. Z mojego punktu widzenia, czy wyborcy, obywatele, przede wszystkim płatnika na tą cholernie drogą instytucję, o czym mówiłem, jest tylko kwestia jedna podstawowa, istotna. Czy jest niezależny, ta instytucja jest niezależna, zwłaszcza od rządzących, i czy pokazuje fakty, czy pokazuje wszystkie nieprawidłowości, których znajomość jest istotna dla wyborców do podejmowania decyzji politycznych w czasie wyborów, czyli teraz 15 października. Na tym się należy skoncentrować. To, co prezes mówił, co opowiadał, co jest jego wymysłem, co jest faktem, to naprawdę z punktu widzenia teraz działalności NIK-u nie jest istotne. Po drugie, trzeba pamiętać, że każda z tych osób, która zajmuje jakieś eksponowane stanowisko państwowe i ma być apartyjna, apolityczna. Przecież ma swoje osobiste poglądy polityczne. Każdy sędzia ma swoje poglądy, każdy prezes NIK-u. Przypominam, że Lech Kaczyński z NIK-u uczynił sobie lewar do robienia polityki i to było oczywiste. Krzysztof Kwiatkowski też jest przecież teraz senatorem i to bardzo jasno określonej opcji politycznej, a mianowicie tak zwanej demokratycznej opozycji. I to jest dla mnie normalne i nie zamierzam tutaj uprawiać jakiejś hipokryzji, że prezes Najwyższej Izby Kontroli czy sędzia ma być człowiekiem, który nie interesuje się życiem partyjnym, nie interesuje się życiem politycznym. To są jego też prywatne poglądy, ma prawo do prywatności, do wyrażania swoich poglądów prywatnych w rozmowach z innymi. A to, co robi NIK, to jest kluczem i jeszcze raz podkreślam. Liczą się fakty, liczą się raporty, liczą się konkretne ustalenia. Jakby nie było, no to na Twitterze jednak zrobiło to robotę. Jak się okazuje, hasła Banaś i Chmaj są kilkukrotnie wyższe niż Sekielscy. A Sekielscy dzisiaj właśnie puścili taką bombę na PiS. No i to miało uderzyć w PiS, a teraz Banaś i Chmaj przebijają film Sekielskich. I ewidentnie taka akcja tuż przed wyborami może wpłynąć na sondaże Konfederacji. Czy wpłynie, czy nie, tego nie wiem, to już się okaże. A czy rozmawiałeś już właśnie z kimś z partii? Jaki jest ich stosunek do tych nagrań i do ciebie obecnie? Tak, rozmawiałem oczywiście z liderami, z ludźmi ze sztabu. Mam pełne poparcie liderów i pełne poparcie sztabu, to jest oczywiste. To, że tak jak powiedziałem, prezes coś opowiadał i o czymś mówił, nie ma to istotnego znaczenia dla partii. Po pierwsze, dlatego, że to jest poważna partia, decyzje zapadają w określony sposób, zapadają w gronie liderów, a nie kandydatów z drugiego miejsca, czy z dziesiątego, a nie piątego. Nie zapadają te decyzje ani w gabinetach mediów, ani urzędników, ani polityków innych partii. No to trzeba zrozumieć, tak? A Marian Banaś nie jest szarą eminencją polskiej polityki, chociaż TVP Info widzę, że próbuje go zrobić szarą eminencją polskiej polityki, co oczywiście może schlebiać Marianowi Banasiowi, ale po prostu mija się głęboko z prawdą. Także to jest najważniejsze. Druga sprawa, wręcz przeciwnie, uważam, że ta cała akcja właśnie może pomóc Konfederacji, dlatego że Konfederacja teraz przebija się w mediach. Mogę jasno powiedzieć, że nie będzie ani koalicji z Platformą, ani koalicji z PiS-em, że będziemy robić swoją robotę, mamy bardzo dobry program, idziemy po zwycięstwo i rzeczywiście chcemy przewrócić stolik i wysłać obu emerytów na emeryturę. Mówię tutaj o Donaldzie Tusku i Jarosławie Kaczyńskim. Co więcej, Konfederacja pokazała sprawczość. Sławomir Mentzen jest, że tak powiem, ojcem sukcesów ostatnich Najwyższej Izby Kontroli, albo można powiedzieć jednym z ojców, bo zwracam tutaj znowu jeszcze uwagę, że od wybuchu wojny na Ukrainie NIK jakby przestał działać. Tak? Nic się tam poważnego nie działo. Ktoś słyszał coś o NIK-u, gdzieś na Twitterze był NIK, nie było go. Dlaczego ten NIK znowu wrócił do gry? Ano mianowicie między innymi dlatego, że pojawił się Sławomir Mentzen, że Sławomir Mentzen rozumiał, jak istotne dla Polaków, jak istotne dla wyborów, dla tej świadomości właśnie wyborców jest działanie Najwyższej Izby Kontroli, która, jeszcze raz podkreślam, ma pokazywać fakty, ma pokazywać rzeczywiście jak jest, a nie tworzyć jakiś wydumany obraz świata, jak tworzy to TVN czy TVP. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak TVN działa. TVN jest po prostu rewersem propagandowej telewizji. To było doskonale widać w przypadku Piotra Kraśki i jego pseudorozmowy dziennikarskiej ze Sławomirem Mentzenem, nie mówiąc już o intro,
które poszło przed tym wywiadem. No w zasadzie jakby tak się nad tym zastanowić, to nawet na tych nagraniach Marian Banaś powiedział, że ty tam będziesz, żeby pilnować tego, żeby Konfederacja przypadkiem nie weszła w koalicję z PiS-em, więc jest to trochę potwierdzenie to nawet. Jeżeli tak powiedział, to znaczy, że dobrze powiedział, bo ja na pewno jestem człowiekiem, który wszelkimi możliwymi sposobami, przekonywaniem, rekomendowaniem, uświadamianiem, będę zawsze powtarzał wszystkim liderom i członkom Konfederacji, że wejście w koalicję z Platformą, czy wejście w koalicję z PiS-em jest dla nas polityczną katastrofą. To jest po prostu polityczna katastrofa dla tej formacji politycznej. Dlatego nie może być żadnej koalicji z PiS-em i z Platformą w przyszłym Sejmie. Czy zamierzacie podjąć jakieś kroki, czy to prawne, czy medialne wobec TVP, czy osób, które mogły nagrywać te rozmowy? To już jest pytanie do Najwyższej Izby Kontroli, do Rzecznika Prasowego, tam właściwych służb. Ja tylko się mogę odnieść do tego, co już powiedziałem, że nagrania powstały w wyniku działalności przestępczej. Co więcej, pracownicy TVP Info otrzymali je w wyniku działalności przestępczej. Z mojego punktu widzenia, tak mi się wydaje, o ile dobrze pamiętam, będą współodpowiedzialni, współwinni tego, że korzystają z materiałów pochodzących z przestępstwa, a być może mieli jeszcze nawet i w tym w ogóle swój udział. I to jest bardzo ciekawy wątek, który należałoby sprawdzić. Mam nadzieję, że zostanie rzetelnie, porządnie sprawdzony po wyborach w ramach rozliczenia PiS-u. Nawiązując do aspektu, nie wiem, moralnego, etycznego, jak podchodzisz do takich nagrań? No bo jak były nagrania na Platformę Obywatelską, które też pochodziły z działalności przestępczej, jakby nie było, no to chyba popieracie nagrywanie polityków w takim zakresie, żeby ujawniać brudy na nich. I jeśli robi się to w zakresie Najwyższej Izby Kontroli, która też być może popełniła przestępstwo, niekoniecznie tutaj, ale jeśli by się tak okazało, no to czy to nie jest słuszne, mimo tego, że jest to czyn zabroniony? To są dwie różne rzeczy. Tutaj mamy do czynienia z organem konstytucyjnym, z niezależną izbą, która powinna być niezależna, i z działaniem służb specjalnych państwa, naszego państwa, które w ten sposób chce niszczyć niezależną instytucję, niszczyć Najwyższą Izbę Kontroli. Jeżeli chodzi o Platformę, tam byli po prostu nagrywani politycy jedzący ośmiorniczki, przypominam, w bardzo drogiej knajpie, pijący super luksusowe, drogie alkohole. I oczywiście co do zasady nie popieram bycia Judaszem, donoszenia, ale z drugiej strony wiem, że jeżeli jest korzyść społeczna, korzyść polityczna dla dobra wspólnego wynikająca z takiej działalności, to tak, to uważam, że takie nagrania trzeba publikować i od tego są dziennikarze, żeby takie nagrania publikowali. Aczkolwiek brak lojalności, stanie się Judaszem, to jest największa podłość i nie dziwię się, że w średniowieczu malowano Judasza na samym dole kręgów piekielnych Dantego. I myślę, że te Judasze, które te nagrania utworzyły, albo inaczej, którzy nagrali prezesa, ci Judasze, którzy nagrali prezesa, a może i Judaszki, będą wcześniej czy później ponosili konsekwencje adekwatne do swojego judaszowego czynu.